Witam wszystkich obecnych na Wojnickim Cmentarzu na obchodach 76. rocznicy zbrodni katyńskiej. Baczność! Poczty sztandarowe, sztandary wprowadzić. Spocznij. Baczność! Do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski. Za swoimsze potem złączył się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania, po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do Sebasi mówi zapłakany. Słuchaj jeno, ponoć nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Spocznij. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie na Wojnickiej Nekropolii. Spotykamy się jak co roku 13 kwietnia, aby uczcić wszystkie ofiary totalitaryzmu na wschodzie. Tym razem są to obchody 76. rocznicy. Spotykamy się przy pomniku Golgoty Wschodu. Marian Hemar powiedział: i tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy. Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy. Te słowa Mariana Hemara znajdują się również na pomniku, który został odsłonięty 6 września 2008 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej. Zaś samo święto, obchodzone co roku 13 kwietnia, zostało uchwalone 14 listopada 2007 roku przez aklamację Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej i totalitaryzmu na wschodzie. W sentencji ustawy sejmowej czytamy: w hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzień ten obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w Związku Sowieckim masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po 50 latach, czyli 13 kwietnia 1990 roku, kiedy Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie. Pomnik, przy którym się spotykamy, to pomnik, jak już mówiłem, odsłonięty 6 września 2008 roku, a wpisujący się w inicjatywy księdza Zdzisława Peszkowskiego, który inicjował powstawanie pomników i krzyży katyńskich. Chcemy poprzez dzisiejsze spotkanie oddać hołd nie tylko tym, którzy zostali pomordowani w Katyniu, ale wszystkim ofiarom wschodniego totalitaryzmu.
baczność do apelu poległych. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy gminy Wojnicz, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu na wojnickim cmentarzu, aby w rocznicę zbrodni katyńskiej przywołać pamięć żołnierzy polskich zamordowanych za wierność przysiędze wojskowej oraz upamiętnić męczeństwo Polaków, ich prześladowania, aresztowania i deportacje. Do was wołam, mieszkańcy i obrońcy Kresu Wschodnich Rzeczypospolitej, zdradziecko napadnięci w dniu 17 września 1939 roku przez sowieckiego agresora. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Was wołam, 250 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, jeńców przymuszonych do katorżniczej pracy, za którą nie dano wam ani zapłaty, ani pożywienia. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Więziennej i Straży Granicznej oraz innych organów państwa polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze, Niednoje i Bykowni oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Przywołuję ofiary zbrodni katyńskiej pochodzące z ziemi wojnickiej, którzy poświęcili życie za wolną i niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam polskich więźniów z sowieckich katowni na Wileńskich Łukiszkach, Lwowskich Brygitkach, na Moskiewskiej Łubiance i Butyrkach, w Łódzku, Równem, Kołomyi, Mińsku oraz w wielu innych więzieniach NKWD, którzy zostali skrycie zamordowani i pogrzebani w bezimiennych mogiłach. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wzywam was wszystkich, którzyście na zawsze zostali w lodach Zapolaria, w piaskach bezlitosnych, pustynnych stepów, w kopalniach Workuty i bezkresnej Tajdze. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Do was wołam, rodacy deportowani w głąb Związku Sowieckiego i tam zabijani pracą ponad siły, umierający z głodu, mrozu i chorób za to, że do końca pozostaliście wierni ojczyźnie. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wołam wszystkich, znanych z imienia i bezimiennych Polaków, którym nie dany był powrót do kraju ojczystego, na których do dziś daremnie czekamy, których ślady dawno zawiał śnieżny buran północy i gorące piachy pustyni, a których prochy do dziś kryje niezmierzona ziemia, ich cierpienia i ich śmierci. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Do was zwracam się potomni, pochylając w zadumie i szacunku głowy, by uczcić męczeństwo córek i synów narodu polskiego. Zachowajcie w swych sercach pamięć o ich ofierze złożonej za honor i wolność Rzeczypospolitej. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Spocznij. Bardzo proszę teraz oficjalne delegacje o złożenie kwiatów pod pomnikiem Golgoty Wschody. Kwiaty złoży burmistrz miasta Wojnicza, pan Tadeusz Bąk. Kwiaty złoży delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej.
Kwiaty złoży delegacja zespołu szkół licealnych i technicznych imienia Jana Pawła II w Wojniczu. Kwiaty złoży delegacja publicznego gimnazjum imienia Świętej Kingi w Wojniczu. Kwiaty złoży delegacja Szkoły Podstawowej imienia Świętego Jana Kantego w Wojniczu. Bardzo proszę, aby teraz uczniowie publicznego gimnazjum i szkoły podstawowej ułożyli biało-czerwoną flagę ze zniczy zapalone, które mają w dłoniach. Zaczynamy od delegacji gimnazjum. Bardzo proszę.